Witam hodowców, jestem Karol Hodowca i w dzisiejszym odcinku powiem wam bardzo dużo ciekawych rzeczy tu z hodowli. Znajdziemy się tutaj akurat u naszych gołąbków pocztowych. Wieczorne takie podkarmienie, taki podwieczorek. Kolacja, no jak zwał, tak zwał. I teraz tak, u starych się tu nic nie zmieniło, to co było, to jest. Przywiozłem tutaj tego czerwonego samczyka z jego czarną samiczką. Bardzo super samiczka, z budowy mi się szczególnie podoba, no a kolor jakoś dodatkowo tak taki plus jej dodaje, bo szczerze mówiąc nigdy nie miałem czarnego gołębia, całego czarnego tutaj u siebie, no nie? Także zawsze tak, z budowy bardzo fajna i właśnie kolor też taki dodatkowy jakiś tam plusik, jak mówiłem, no 19 roku, także nie jakiś stary gołąbek, no. Także tak, zaraz sobie wszystko pokażę. Miałem trochę problemy zdrowotne u gołębi młodych. No niestety, chyba 2 sztuki padły. Ale już wszystko naprawione tam. Wszystko jest tak jak trzeba. U starych wszystko w porządku. Nie wiem, czy po prostu nie było to jakieś przytrucie, wiecie, bo gołębie młode latają, są puszczane. Nie wiem, czy po prostu gdzieś nie poleciały i nie nażarły się czegoś. Wiecie, jak to gołębie w polu, a tu każdy nawóz sypnie. Może jakiej trutki czy czegoś, no nie wiadomo, no. No i wszystko wraca do normy, byłem u weterynarza i już są podleczone. Powiem, może zacznę od takich ogólnych tutaj oględzin. Tu samczyk już się biały zaczyna pierzyć, widzicie. Także tak by to tu wyglądało. No. Zaczniemy sobie tutaj od młodych. Tutaj są 2 niebieskie. Tutaj niedawno, nie wiem czy byście mi uwierzyli, ale tu dosłownie 2 dni temu było sprzątane. Były wyrzucane z tych szuflad wszystko, a już jest naprawdę tu konkretnie na bałaganione. No kał ładny, nie jest zielony, wiadomo. Dzisiaj akurat mnie padało, więc ta wilgoć jest większa tu w gołębniku. Trochę niż zawsze, bo bardzo duża ulewa była. No miejscami stoi jeszcze woda. A widziałem już takie tutaj 2 miejsca u siebie tu w okolicy, gdzie normalnie weszła do budynków woda, także ona dzisiaj nieźle zlało. Tu jest ta moja samiczka, no i tak ona tu się prezentuje, ta rocznia samiczka, ona nie ma obecnie jajek, pędzi ją, samiec pędzi, ale na razie coś nie chcą znosić. O, tu macie te 2 młode, też tu 2 dni temu sprzątałem, no ale to już widzicie, jak to z gołębiami, nie szczególnie jak są młode. 2 takie będą pstre gołąbki, już zaobrączkowane. I tu są 2 białe, też już zaobrączkowane, młode. No i tak by to tu wyglądało. No tu jest ta cela tych nowych, tej nowej pary, jak widzicie. One tu mało siedzą, kał taki właśnie dlatego fajny, przyschnięty, bo jak mówię, gołąbki prawie w niej nie siedzą, ta nowa para, no. I tak by to tu wyglądało. Tu też powinny być jajeczka już lada dzień. No i co, i tyle by to tu wszystko. Wszystko chyba by na tyle było tutaj z gołąbków. O, tutaj ten mój samczyk z 17 roku. Ten pocztowy, co się u mnie pierwszy wykluł, no nie. Bardzo fajny ptaszek. Zresztą z niego mam tu prawie połowę gołębi, no nie. O, tu macie po prawej stronie wnuczkę. O, fajnie się akurat złożyło. Po prawej stronie macie wnuczkę, po lewej stronie macie syna. A tamta z tyłu pstra, o, tam idzie samiczka za czerwonym, to jest jego prawnuczka, także mam tutaj jego całą linię, jakby to powiedzieć, rodziny, no nie, także taki bardzo fajny, sentymentalny gołąbek. Jesteśmy teraz u młodych, jest tutaj 8 sztuk, 9 jeszcze gdzieś lata, także tak to by tu wyglądało, no. Najbardziej jestem zadowolony z tego niebieskiego gołąbka. Mam nadzieję, że to będzie samiczka, bo jeżeli tak, to jest naprawdę gitara. Tutaj też macie takiego, taką strzałkę, o. Tak się ciężko nagrywa i tu się wam pokazuje, no jakoś coś tu spróbuję tak lepiej zaprezentować. Chodźcie, chodźcie. O, jest strzałeczka. Bardzo fajny gołąbek, to będzie samczyk. Zapowiada się na takiej raczej mocnej budowy gołąbka. O, tam macie białego, młodego, no. Tutaj macie też takiego ciemnego, chodź tam, tu was pokażę. Tu macie połowego pstrego, tu nakrapiany, tu też taki jasny, fajny wyszedł. Tam jest taki ciemny, czerwony, no. Jak widzicie, mówię, padało i tu naprawdę, no,
nie za fajnie się zrobiło, ale zrobiłem też taki daszek. O, widzicie, że tak nie zacina mi do gołębnika, bo miałem problem z zacinaniem deszczu, teraz już to fajnie jest, no ale dalej zacina jednak, no nie? No, i tak by to tu wyglądało. Dałem tutaj ruszta trochę, żeby te gołąbki jednak tak nie jadły tego, co wyrzucą, no ale i tak, no to co takie bardziej okrągłe, jak kukurydza, czy jakiś groch, no to one to i tak wyrzucają, ale jednak większość tam zostaje, no nie? I teraz może już tak po pokazaniu tych gołąbków, jak mówię, jest 8 i 9, jeszcze gdzieś tam chodzi po dworze. No, ten jasny, bardzo fajny gołąbek. Chyba też to będzie samiczka. Samiczek zresztą jak zwykle mam niedobór. Zawsze tych samczyków więcej wychodzi. I tak to tu wygląda, no. O, widzicie. Młode są karmione. Podmieniłem ogólnie młode. Do białych dałem niebieskie, a do nakrapianych dałem białe, no nie? Bo te nakrapiane trochę lepiej karmią, no nie, i te białe, tak mówię, zamienię, żeby też były trochę lepiej podkarmione, no. Także tak by to tu wyglądało i może teraz tak powiem parę słów, bo zapowiada się tutaj spora zmiana. Prawdopodobnie, że no, myślę, że już na 100%, no nie, tylko zależy kiedy to zrobię, bo wiecie jak z czasem jest, jak u każdego. Nie będzie tutaj gołębi, ponieważ jak wiecie, w tym roku będę miał około 7 stad rozrodowych kur ozdobnych. No i po prostu automatycznie muszę porobić jakieś, wiecie, miejsca, no nie? I dlatego też postanowiłem, że tutaj będzie jedno stado. Oczywiście, wiecie, zostaną zabrane stąd cele, ruszta. Wszystko będzie zabrane, zdezynfekowane. I tu będzie jedno stado kur ozdobnych. Tu będzie drugie stado kur ozdobnych. No i teraz zapewne wiele z was się spyta, a co z gołębiami, no przecież nie zrezygnujesz całkowicie, no bo jak wiecie, z ozdobnych zrezygnowałem i prawdopodobnie jak nie będę wracał, bo raz czas, dwa, że to jednak, no ja nie umiem tak zrobić, że po prostu rzucę jedzenie i idę, no nie? Jednak ja to staram się tak bardziej dopilnować wszystko, jakoś o to zadbać, więc no z ozdobnych rezygnuję, nie całkowicie, bo będę miał tak 2-3 pary, ale więcej na pewno nie będę miał, zresztą też tam akurat przerabiam gołębnik, więc nie. Więc na razie wam nie nagrywam z gołębi ozdobnych, ale już jak wszystko przerobię i tam będę miał tak jak trzeba, to wam pokażę. Także przy domu będą 2-3 pary ozdobnych i gołębie pocztowe, zapytacie się gdzie będę miał. No odpowiedź jest dosyć zaskakująca, bo je będę przenosił tu na obrębie gospodarstwa, ale z paru przyczyn właśnie muszę je przenieść, no nie? Jedna przyczyna jest taka, że jak widzicie, gołębnik znajduje się u kur, więc wiecie jak z tą higieną jest, ja po prostu no mam aż coś, jak muszę przejść przez to błoto, akurat widzicie zresztą jak nalało, wszędzie jak widzicie jest błoto, no szczególnie tu, no nie, w tym odołku. No tu indyki macie, zobaczcie jakie już potwory porosły. No więc wiecie, ja muszę po prostu przenieść te gołębie stąd, bo po prostu raz, że wiecie, kury mają kompletnie inną w tą florę bakteryjną, inaczej się zachowują, są dużo odporniejsze. Zresztą no widzicie, no, kura łazi tu po wodzie, nic jej to nie przeszkadza. Gołąb raczej wolałby po suchym chodzić, a ta łazi jeszcze grzebie, no. Także takie są kury, no. Zresztą jak ktoś ma, to wie o co chodzi. To jest raz, że właśnie te bakterie, dwa, że muszę zrobić jakieś miejsca na kury ozdobne, a tu właśnie będzie fajnie, bo raz, że kury przy kurach, to mi się nic nie będzie działo, będę tu miał prawdopodobnie Włoszki, no nie? A dwa, że muszę i tak coś porobić, no nie? To już lepiej wolę tutaj sobie dać kury ozdobne na gołębie, zrobię taki gołębnik już wolno stojący, taki, żeby już po prostu stał i nic tam nie zmieniać, no nie? Z rusztem, taki z korytarzem, wiecie, bo jednak to jest też uciążliwe. Mieć gdzie indziej jedzenie, gdzie indziej pojniki i tutaj cały czas donosić, no nie? Jeszcze chodząc po tych odchodach kurzych, także gdzie indziej będę robił sobie gołębnik. Prawdopodobnie nie będzie to za szybko, no aczkolwiek myślę, że za 2 miesiące już będzie stał, no nie? Bo najpierw musimy tu koziarnię skończyć. Zresztą krą zaraz wam pokażę, jak tam wygląda. No i będę tam miał taki korytarzyk dwuprzedziałowy gołębnik, nie, na samce samiczki, potem na stare młode. No. No i tak by to wyglądało. Będą dwa wloty, bo drugi wlot też już za niedługo mam mieć załatwiony, więc... Więc gołębnik będzie na rusztach drewnianych prawdopodobnie, z korytarzem, żebym miał tam karmę, pojniki, wszystko w jednym miejscu, nie? Bo tutaj takiej możliwości nie mam.
a tu będę sobie miał ostrość. Dwa stada kur ozdobnych, prawdopodobnie będą to Włoszki. Ewentualnie Włoszki i Kochim, no nie. Zobaczę, no ale mam już dwa przedziały, więc już dwie tam od osobne statka mogę mieć. No tutaj jak widzicie jest koziarnia, tak to tu wygląda. No tu macie okrycie dachu. Nie jest za dużo tego zrobione, no ale już dach jest przybity, więc najważniejsze. Tutaj, no widzicie, tak to wygląda, więc idzie powoli, ale myślę, że się za niedługo to skończy. No a więc tyle by to było z tych tutaj informacji z gołębi. Tu pokazałem wam koziarnię, o, indyki się nawalają. Jak codziennie na wieczór to jest standard, że tak muszą się zachowywać, nie wiem, co im odwala coś. No. Więc tak to tu wygląda. Więc możecie pisać w komentarzach, co o tych zmianach sądzicie. No ja myślę, że one są po prostu konieczne. No z tych powodów, co wymieniłem, no nie? Raz, że kury i gołębie po prostu nie mogą być razem. Wiecie, tak jak jest teraz. Na dwa, że muszę po prostu mieć coś na inne kury ozdobne, więc tyle było w tym filmiku. Aha, no i zresztą też kolejny ważny powód, żebym miał ten korytarzyk, no nie? Zresztą to wam już mówiłem, także trzy takie główne powody. Także jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i widzimy się za tydzień w piątek. Cześć.